Cześć, nazywam się Grzegorz Wojtkowiak. Grałem w Lechu w latach 2006-2012 i 2019-2021. Rok 2006, fuzja. Wejście pierwsze do szatni i spotkanie się z zawodnikami, których się znało z boiska, ale nie do końca, z którymi się gdzieś tam wcześniej mogło rozmawiać, to jest raz. Druga myśl, mnóstwo zawodników w szatni. Trzecia myśl, mnóstwo samolotów, które lądowały w tym czasie w Poznaniu z zawodnikami, bo przemiał zawodników był niesamowity, ale jak pokazały te lata, to może i było to potrzebne, żeby zbudować fajną drużynę, bo summa summarum myślę, że ten okres budowania troszkę trwał, ale finalnie myślę, że to budowanie zakończyło się sukcesem, a przede wszystkim dobrym gro zawodników, którzy tworzyli poznańskiego Lecha w tamtych czasach. To naprawdę były to ciężkie pół roku pierwsze, żeby to wszystko połapać, żeby to wszystko stworzyć w jedną całość. I to, że traciliśmy bramki, to wiadomo, to jest piłka, ale to wynikało w dużej ilości z tego, że gdzieś tam popełniliśmy mnóstwo błędów, ale jak powiedziałem wcześniej, za wszelką cenę chcieliśmy te błędy naprawiać, zdobywając jedną bramkę więcej niż przeciwnik. Było dużo takich spotkań, gdzie mimo tego, że mecz się nie układał, to potrafiliśmy jeszcze z niego coś wyciągnąć. A z drugiej strony, nawet jak przegrywaliśmy mecz, to takie miałem wrażenie, że kibice bardzo czekali na nasze mecze, bo to będą mecze otwarte, widowiskowe i które mogą zwiastować, że padną w nich bramki. No i w tamtym okresie bodajże byliśmy jedną z niewielu drużyn w naszej lidze, która grała tak naprawdę fajną, ofensywną piłkę. I gdzieś tam tutaj nie tyle na jednym meczu bym się zagłębiał, co właśnie fakt tego, że chcieliśmy grać ofensywnie i myślę, że tak było. Myślę, że każdy gdzieś dostał od trenera przysłowiowo. Jeżeli ktoś nie dostał, to dostał rykoszetem, bo na pewno tak musiało być. No to co, na pewno ciężkie treningi, które powodowały, że nieraz niejednemu z nas było łatwo, przede wszystkim na obozach zimowych w Szklarskiej Porębie, bo tam się wybieraliśmy. Obozy praktycznie co rok wyglądały tak samo, czyli mieliśmy do dyspozycji bieżnie salę gimnastyczną i siłownię i gdzieś tam to wszystko się powtarzało. Nie było łatwo, ale tak jak wcześniej powiedziałem, no każdy myślał oczywiście o sobie indywidualnie jak najbardziej, ale o tym, że idziemy w dobrym kierunku, bo i ta ciężka praca powodowała, że w meczach ligowych wyglądaliśmy dobrze i z tego zasłynęliśmy również, że trener Smuda wszczepił w nas tą walkę do końca i ofensywną grę. Nieraz było to tak zwany hura optymizm, ale mieliśmy siłę, żeby do ostatniego momentu, do ostatniego gwizdka gonić wynik i czasami ta szala była przechylana na naszą korzyść i myślę, że ten okres właśnie trenera Smudy był mocno zauważalny. W tym okresie było mocno zauważalne to, że właśnie ta determinacja i ta walka do ostatniej minuty i próba zdobywania jak najwięcej ilości bramek to jest to, co nas wtedy wyróżniało. Myślę, że ten mecz z Austrią Wiedeń to jest spotkanie, które w Poznaniu wśród kibiców jest zapamiętane na pewno, ale wielu chłopaków, z którymi dzieliłem szatnie w tym okresie, jeżeli by zostali zapytani teraz, z czego zapamiętasz swoją grę, z czym ci się kojarzy Lech, sukces, to wielu z nas powiedziałoby, że właśnie jest to mecz u siebie tutaj z Austrią Wiedeń i ja nie ukrywam, że ten roller coaster, który był wtedy, to gdzieś tam na pewno zostaje w głowie do końca życia. W tamtych czasach pamiętam, że zawsze sobie mówiliśmy, że idziemy pewną parą, idziemy po zwycięstwo i tak się czuliśmy. Czuliśmy się mocni na naszym podwórku również, bo każde spotkanie stwierdziliśmy, idziemy wysoko na przeciwnika, spróbujemy tam zagrać wysokim pressingiem i odebrać piłkę i szybko stworzyć sobie sytuację do tego, żeby strzelić bramkę. I tak też było w tym meczu z Austrią Wiedeń. Wiadomo,
bramka goniła bramkę i różnie się to układało, ale tak jak powiedziałem wcześniej, no, to charakteryzowało nas to, że wierzyliśmy do końca w sukces i w każdym meczu walczymy o to, żeby gdzieś tą szala była po naszej stronie, ale w tym meczu już byliśmy naprawdę bardzo, bardzo zdeterminowani, tym bardziej, że czas nas gonił. I w ostatnich 5 minutach nie było nic do stracenia, musieliśmy to wyszarpać i fajne uderzenie Murasia i się udało. No i później nasza reakcja, gdzieś tam wiszenie na płocie, kibice, no coś wspaniałego. Ja w tym meczu, przed tym meczem doznałem kontuzji, nie mogłem w tym meczu występować, ale gdzieś tam ta droga też nie była łatwa, żeby dojść do tego finału. Pamiętam, że byłem cały czas z drużyną i z nimi funkcjonowałem, ale mecz musiałem obejrzeć z trybun. To nie muszę mówić, że lub się powtarzać, bo każdy z zawodników tak powie, że tam nerwy są dużo, dużo większe niż się gra, ale no co, no. Był to już taki okres, gdzie po tej fuzji, gdzie naprawdę czuliśmy, że ten moment musi nadejść. I byliśmy pewni, że jak nie teraz, to za parę tygodni już będziemy w takiej formie i tak zgrani z sobą, bo tworzyliśmy fajny kolektyw, że ten sukces musi być. I udało się zdobyć Puchar Polski. Ogromna radość, wiadomo, to pierwsze trofeum, że tak powiem, tego Lecha, który się stworzył. Też wyczekiwaliśmy go bardzo, bo morale rosną, wiemy, że idziemy w dobrym kierunku, wiemy, że tworzenie tej nowej drużyny zaczęło przynosić efekty. Sami to czuliśmy i sami byliśmy tego spragnieni. No tak, no była ta pamiętna seria meczów, gdzie od 1 do 90 minuty się ich troszkę uzbierało do tego właśnie powołania, więc czułem, że gdzieś tam w tym okresie czułem się wewnętrznie mocny i przyszedł taki moment, że gdzieś właśnie może przez to kolano nie wytrzymało, ale wiadomo, że to jest piłka, takie rzeczy się zdarzają i nie ma co gdybać, bo każdy z nas, każdy z zawodników, powiem tak, każdy z zawodników zdecydowanie powie, że woli grać mecze co 3 dni. Nie tylko jeżeli chodzi o piłkę europejską, ale jeżeli jest możliwość, to każdy z nas woli grać w piłkę niż trenować, bo to jest kwintesencja tego, żeby tej pracy, żeby rozgrywać mecze i to jest dla zawodnika najważniejsze, więc ja wychodziłem również z założenia i, że tak powiem, to mi pasowało, żeby te mecze były rozgrywane co 3 dni. Tam było niecałe chyba 5 miesięcy od ostatniego meczu do pierwszego po kontuzji, więc pamiętam, że gdzieś tam takie tematy były poruszane, ale mnóstwo ludzi było zaangażowanych w to, żebym jak najszybciej wrócił, bo ciężka praca w klinice, która współpracowała z Lechem. Znakomici fizjoterapeuci, którzy do dnia dzisiejszego są w klubie i którzy cały czas stawiają na nogi zawodników pierwszego zespołu, więc byłem w dobrych rękach i za to wszystko oczywiście wielkie dzięki, bo o tych ludziach nie mówi się zbyt dużo, ale na pewno są bardzo, bardzo potrzebni i ja tą pomoc od nich dostałem i była to bardzo, bardzo, bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi o mój powrót do zdrowia i rzeczywiście dużo, dużo czasu, mnóstwo czasu, bo ta rehabilitacja trwała nieraz 3 razy dziennie po 2,5 godziny ciężkiej pracy po to tylko, żeby gdzieś ten deficyt mięśniowy nie był zbyt duży, żeby ta rekonwalescencja była jak najkrótsza, to trzeba by po prostu było poświęcić mnóstwo pracy. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że wygrywając zbliżamy się. Zbliżamy się, mamy lepszy pojedynek bezpośredni między sobą, ale się nie udało wygrać i nie powiem, że może nie, że przygaśliśmy, ale że gdzieś tam troszeczkę w naszych głowach zaczęło świtać, że kurczę, no to jest bezpośredni rywal. Ale jak pokazały kolejne mecze, no już nie będę się powtarzał. No, walczyliśmy do końca, bo wiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie. Kto wie, gdyby nie ostatnie minuty w meczu derbowym Wisły Kraków z Krakowią, jakby to dalej wyglądało, ale tym bardziej takie momenty świadczą o tym, że piłka jest nieprzewidywalna. No, i takie momenty cieszą, i takie momenty są zapamiętywane, bo
do dnia dzisiejszego w różnych mediach społecznościowych. Data zdobycia mistrzostwa wiąże się z tym, że cały czas są wyświetlane właśnie te ostatnie decydujące minuty w tych decydujących spotkaniach, więc na pewno dzięki temu właśnie piłka jest tak wspaniała, że jest nieprzewidywalna i wszystko się może zdarzyć do 90 minuty, do ostatniego meczu w sezonie. I tak też było w tym pamiętnym sezonie. No kurczę, to jest po raz kolejny roller coaster, bo gonimy Wisłę. Wiemy, że jesteśmy blisko, cały czas jesteśmy blisko, coś od nas nie zależy, coś od nas zależy i oczywiście pamiętny gol zawodnika Wisły Kraków, Mariusza Jopa, i nagle czujemy, kurczę, dogoniliśmy, jesteśmy, jest wszystko zależne od nas. I wtedy pamiętam, że przed tym ostatnim meczem stwierdziliśmy, że już nie może nam się przelać przez palce, to już nie może nam uciec. Jesteśmy na tyle mocni, tak ciężko na to pracowaliśmy, tak długo goniliśmy. Sezon nie był łatwy, ale wiedzieliśmy, że już jeżeli mamy to na wyciągnięcie ręki, to musi być nasze. I tak się udało. No, udało się zdobyć mistrzostwo, długo wyczekiwane, wielka, wielka radość. Już nie mówię w mieście, wśród kibiców, ale nawet w klubie, bo ten okres przerwy był bardzo długi. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę tym bardziej, bo wiadomo, jeżeli się goni, coraz częściej się o tym wyniku mówi, o finalnie, o zdobyciu mistrzostwa, więc tam gdzieś ta presja z każdym kolejnym meczem zbliżającym nas do kolejnego rozstrzygnięcia, ta presja wzrastała. Ale myślę, że wtedy byliśmy na nią gotowi i przez Puchar Polski, przez grę w Lidze Europy byliśmy na tyle silni, że potrafiliśmy sobie z nią radzić, a przede wszystkim na tyle mocni, że zaakceptowaliśmy ją, że zaakceptowaliśmy i tak naprawdę przyjęliśmy to do świadomości, że musimy. I w tym momencie naprawdę zdawaliśmy sobie sprawę, że to mistrzostwo musi być nasze. Ostatnio gdzieś się właśnie pojawiały filmiki, to szczerze ja nie pamiętałem do dnia dzisiejszego, że gdzieś tam była ta moja asysta, ale tak, no czy najważniejsza, no nie wiem, no starałem się na tyle, ile umiejętności, system gry pomagał grać ofensywnie, no i całe szczęście, że gdzieś tam znalazłem się w tym miejscu, bo to chyba do lewego, tak? Było wtedy, dokładnie. I tak jak mówię, no cieszy fakt, że gdzieś tam udało się dograć tą piłkę, bo była to bardzo ważna bramka. Później jeszcze trafienie Sergieja też w końcówce spotkania, dobrze mówię. Więc tak jak powiedziałem, no tylko walka i determinacja i wiara w siebie, wiara w zespół. Dosłownie minutę przed końcem meczu gdzieś tam lub nawet po zakończeniu. Bo wiem, że z boiska nie miało to żadnego wpływu, ta informacja do nas nie dotarła i nie miała wpływu na naszą dalszą grę, ale gdzieś tam stricte jeszcze na boisku będąc doszła do nas informacja, że Wisła straciła kolejne punkty w końcówce. Zaczęliśmy nerwowo chodzić po tym boisku jeszcze między sobą i gdzieś tam te komunikaty do nas docierały i wiem, pamiętam, że takie uczucie było super, że stracili, i druga myśl, kurczę, teraz tylko my, nic więcej. Presja na te ostatnie trzy dni była o tyle większa, że to my byliśmy na pierwszym miejscu w tabeli, więc na pewno ta presja wzrosła jeszcze bardziej. I tak, gdzieś tam w klubie się, wiadomo, w każdym momencie w sporcie, gdy już jest blisko, gdy decydują ostatnie spotkania, to każdy przyjdzie, powie, wyczyść głowę, róbcie to, co robicie, róbcie to, co kochacie, zróbcie to dla kibiców, dla rodzin, to do tego nie ma wątpliwości, ale oczyścić głowę na pewno każdy z nas, wchodząc do szatni na treningi, na te ostatnie treningi, to było widać w oczach, że kurczę, no dawać mi ten mecz, nieważne co będzie, ale chcemy wyjść na to boisko i zagrać dobre spotkanie, więc pod tym względem na pewno każdy był przygotowany na to, że mógłby zagrać ten mecz następnego dnia po meczu z Chorzowem. W szatni to rzeczy niesamowite się działy, no bo tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo długa przerwa. Autokar, mnóstwo ludzi biegnących wzdłuż autokaru, całe miasto machające szalikami, flagami, wszyscy śpiewający, a auta jeżdżące ulicami trąbiące. Stary rynek wypełniony, no nie wiem, czy można było tam gdzieś zapałkę wcisnąć.
No super sceny, super sceny. Moment oczywiście gdzieś tam w mojej piłkarskiej przygodzie jak najbardziej do zapamiętana na bardzo długo. Jeżeli chodzi już tak stricte, indywidualnie, po rozmowach z kolegami, no świętowaliśmy każdy indywidualnie z rodziną jeszcze około tygodnia. Chcieliśmy awansować, bo to nie ma co do tego wątpliwości. Wiedzieliśmy, że gramy z drużyną z Baku. Obawialiśmy się bardzo meczu wyjazdowego z wiadomych przyczyn. Pogoda, wilgotność i baliśmy się tego, baliśmy się. Pamiętam, że jechaliśmy ze swoimi z torbami wypchanymi jedzeniem, jakieś specjalne makarony zalewane wodą, które mają spowodować, żebyśmy nie złapali różnych chorób, bo wiadomo, flora bakteryjna również inna, więc pamiętam, że ta otoczka tego meczu wyjazdowego była troszeczkę dziwna niż i inna przede wszystkim niż wszystkich wcześniejszych meczów, ale no udało się w karnych i stworzyła się kolejna fajna historia. To ja do dnia dzisiejszego nie podchodzę, więc to już musiało być akt desperacji, nie? To już pokazały te wszystkie kolejki, że gdzieś tam wysyłany zostałem, to gdzieś tam pokazało, że to już akt desperacji, że nikt z ławki nie mógł tego zrobić, więc musiałem iść, ale tak, no. Inter Baku, Krzychu Kotorowski, No też pamiętny moment, no bo pamiętamy, no takich wyników nie ma w karnych, nie zdarzają się zbyt często, oczywiście to jest piłka, zdarzają się, ale gdzie tak powiem, na naszym podwórku, przy naszych drużynach grających w Lidze Polskiej, to gdzieś tam nie zdarza się zbyt często. No fajny moment i pokazał, że niewiele brakowało, mogłoby nas tam nie być, a udało się i pograliśmy nawet fajny sezon. Jeżeli mamy zagrać fajne mecze, to zagrajemy z topowymi drużynami. I pamiętam, jak losowanie się odbywało, to każdy tak jeden patrzył, siedzieliśmy w grupie, patrzyliśmy jeden na drugiego i tak kiwaliśmy głową, no super, no. Wiadomo, że to super się przelewało troszkę, kurde, co to będzie, ale fajnie, że takie firmy przyjeżdżają i gdzieś tam obawa oczywiście była, wiadomo, podejście do meczu z takimi zawodnikami grającymi w topowych klubach i sama marka, sama nazwa tego klubu robiła na nas ogromne wrażenie, ale jak pokazały te spotkania, no kluczową rzeczą było nie pękać i grać swoje, czyli próbować grać ofensywny futbol. Nie pamiętam, czy my rozmawialiśmy na ten temat w ogóle, czy wyjdziemy, czy nie. Pewnie jakieś tam anegdotki padały i stwierdzenia, nie pamiętam tego, ale myślę, że nikt w Poznaniu nie był świadomy tego, że coś takiego może mieć miejsce, bo City, Juventus to są, umówmy się, drużyny, które śmiało mogłyby w tamtych czasach grać również w Lidze Mistrzów i byłyby bardzo mocne. No tym bardziej cieszy nas fakt, że graliśmy jak równy z równym i przez to również zrobiło się dużo głośniej o Lechu w Europie. To znaczy też tam mecz dziwny, dużo bramek, ale fajny zakończonym happy endem dla nas, bo ten remis był dla nas dobrym wynikiem. Ale zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że no z takimi drużynami robiąc wyniki, to musi być coś ekstra, coś dodane o ekstra. I dlatego tym ekstra w tym momencie był strzał Rudnewsa w meczu z City Możdżenia. Więc tutaj troszkę ten los nam sprzyjał, myślę. Wychodząc, jeszcze sprawdzając boisko i widzieliśmy zawodników Juventusu, to nie byłbym w stanie rozpoznać, który to był Del Piero, bo tylko było widać oczy. Naprawdę chłopaki zmarzli strasznie i to było widać po nich, że najchętniej wsiedliby w samolot i polecieli do Turynu. I niestety aura była bardzo okrutna. Ja pamiętam, oczywiście już troszkę odchodząc od meczu, że po tym meczu skóra z uszu po prostu spadała, odmrożone części ciała, więc nie było łatwo, ale kolejny raz moment, który gdzieś tam jest zapamiętany w historii klubu.
No, rozegrałem już troszkę tych spotkań, już wyjeżdżałem w wieku 28 lub 29 lat jakoś tak, więc zdawałem sobie sprawę, że tak jak powiedziałem wcześniej, chciałem zobaczyć, jak jest gdzie indziej. A nadarzyła się okoliczność do tego, żeby pojechać do fajnego klubu, który z fajną historią, którego celem było, jak nie w tym sezonie, w którym przyszedłem, to w następnym, próba bicia się o awans do Bundesligi. I skorzystałem z tego, tak jak powiedziałem, bo chciałem spróbować. Uznałem, że jest to na tyle fajny klub, w którym dalej mogę się rozwijać, w którym mogę, może nie regularnie grać, bo wiadomo, że takie rzeczy trzeba sobie wywalczyć na treningu, ale w którym byłem równorzędnym rywalem do każdego innego zawodnika, z którym gdzieś tam mogłem bić się o daną pozycję, bo też grałem na trzech. I tak zdecydowałem, że w Lechu już troszkę spędziłem. Pograłem w Lidze Europy, wygrałem Puchar Polski, mistrzostwo i stwierdziłem, że trzeba zrobić krok. I ta decyzja nie była decyzją, nie wiem, tygodniową, miesięczną, tylko gdzieś tam myślę, że pół roku wcześniej gdzieś już na pewno te sprawy były nakręcone coraz szybciej. Ja pochodzę z miasta przygranicznego. Ale ni w ząb, niczego niestety nie umiałem w języku niemieckim, tylko angielski był gdzieś tam dominującym cały czas. No i gdzieś tam już będąc w zespole z Monachium, przyszło nas w jednym okienku chyba pięciu obcokrajowców. No więc klub wpadł na tak genialny pomysł, żeby nas połączyć w jedną grupę i uczyć języka niemieckiego, ale wiadomo, że byli to różni zawodnicy z Meksyku, z Chorwacji, Amerykanin, Grek, tak? Dobrze, tak. Nie każdy tam z angielskim był na tyle, że mógłby gdzieś wysłuchać w języku angielskim nawet, więc ci, co byli, rozumieli po angielsku, uczyliśmy się języka niemieckiego po angielsku. Ci, co nie rozumieli angielskiego, myślę, że się nie uczyli w ogóle, bo nie wiedzieli, jak się do tego zabrać, ale ci, co się nie uczyli, a długo też w klubie nie byli, bo świadomość teraz, czytając wywiady, słuchając wywiadów z zawodnikami, że tak powiem, z tych czasów, to ta świadomość jest dużo, dużo większa i czasy się zmieniły, zawodnicy młodsi inwestują w siebie, inwestują w swoją naukę, w znajomość języków, bo to pomaga, chociażby po transferze, już mówiąc tylko stricte sportowo, złapać wspólny język z szatnią, zaklimatyzować się w drużynie, funkcjonować przede wszystkim jest dużo łatwiej, gdy jest o czym porozmawiać. To znaczy wiele z tych meczów to były takie mecze, że tak zwane o nic, bo mecze towarzyskie, dużo przed turniejem, z racji tego, że mieliśmy zapewnione kwalifikacje jako gospodarz, więc to było wiele meczów towarzyskich, z tego bodajże 4 lub 6 eliminacyjnych. Czy można więcej? Zawsze można więcej, ale zdawałem sobie sprawę z tego, jaką miałem konkurencję, bo również w kadrze i myślę, że na tej przestrzeni mojej przygody z piłką gdzieś tam moim atutem było to, że mogłem grać na prawej, lewej lub na środku obrony i wybierając 23-osobową kadrę na turniej, sztab szkoleniowy również wiązał moją osobę z tym, że gdzieś tam w razie W można zapełnić luki na trzech pozycjach. To samo miałem w Niemczech i z jednej strony było to, uważam, taki coś dodatek, coś ekstra do danego zawodnika, ale z drugiej strony nie, że było to blokujące, że czy to blokowało, ale zawsze był ktoś inny, tak jak powiedziałem, to byli dobrzy zawodnicy i gdzieś tam reasumując, myślę, że byłem przez pewien czas, bo parę fajnych sezonów gdzieś tam przy tej reprezentacji, można było więcej, ale myślę, że jak najbardziej jest okej. Okay.
Szkoda, że nie udało się zaistnieć chociaż minuty przysłowiowej. Ale nie, no oczywiście byłem w szerokiej kadrze, uczestniczyłem w tych spotkaniach. No niesamowite uczucie, bo pamiętam, jadąc z hotelu na stadion we Wrocławiu, równo z nami, z tą samą prędkością, którą jechaliśmy przez miasto, jechał tramwaj. Tramwaj wypełniony kibicami, którzy śpiewali, skakali, ten tramwaj prawie z tych torów wypadł. Atmosfera wokół stadionów, sam stadion pełen, bo wiadomo, jak nasza reprezentacja przyciąga kibiców, więc cała otoczka turnieju, infrastruktura, nowe stadiony, które się wybudowały, same spotkania z kibicami, mecze, infrastruktura, która się zmieniła, to wszystko i wyłącznie na plus, oprócz oczywiście wyniku sportowego. Wchodząc do szatni w 2006 roku, szatnia była duża, wchodziło się gwarno, głośno, witało się z każdym i były rozmowy. Wchodząc do szatni 2 lata temu drużyny rezerw, głośno, gwarno, muzyka do momentu, gdy nie wszedłem do szatni. Później wiadomo, że pierwsze wrażenia, kurczę, ja sobie tak wyobrażam, co mogli ci chłopacy sobie myśleć, ciekawe jaki będzie, jak to będzie, na co możemy sobie pozwolić, na co nie. I to było gdzieś tam wyczuwalne, że czuli się nie tyle nieswojo, ale nie do końca wiedząc, jak można tutaj współpracować już stricte w szatni, ale myślę, że poznali mnie bardzo szybko, wiedzieli, jaką jestem osobą. Też cały czas podkreślałem, że jestem tam tylko i wyłącznie po to, żeby im pomóc. I w każdej kwestii, którą by mieli, którą by chcieli podyskutować, ja jestem do ich dyspozycji, bo zgodziłem się na pełnienie takiej roli z pełną świadomością tego, jak ona może wyglądać, jakie może mieć plusy, minusy. A podjąłem taką rozmowę z dyrektorami, że się zgadzamy, że chcemy współpracować i myślę, że dla mnie, jak i dla tych chłopaków, którymi miałem możliwość grania, myślę, że mogło wyjść to na dobre. Chłopcy są 17, 18-letni, 19-letni, a wiadomo, w głowie buzuje. Po jednym dobrym meczu nie może przyjść drugi słaby. Świadomość tego, jak jestem dobrym zawodnikiem, gdy strzelę bramkę, musi być też stonowana. Więc byłem ja, jak i ci doświadczeni zawodnicy, którymi również dzieliłem szatnię we Wronkach, no musieliśmy to troszkę dozować. Musieliśmy tłumaczyć, że sezon jest bardzo długi, że jednym meczem nie możemy się zachłysnąć, tylko musimy za wszelką cenę ten stabilizację uzyskać jak najbardziej, bo wiadomo, czym się charakteryzuje piłka młodzieżowa. Jest to sinusoida. Raz jest dobrze, raz gorzej. Ciężko wyegzekwować od chłopaka 17-letniego, żeby miał 2 miesiące fajnego, równego grania. I zdawaliśmy sobie z tego sprawę również. Ale no, taką pełniłem funkcję i wiele rozmów, czy indywidualnych, z tymi młodszymi chłopakami przeprowadziłem i cieszy mnie o tyle fakt, że te rozmowy niekoniecznie wchodziły ode mnie, tylko sami podeszli i sami zapytali, co mogli zrobić w danej sytuacji, jak się zachować, jakie mamy problemy, jakie mamy dylematy odnośnie kolejnych, nie wiem, miesięcy, co z moją przyszłością, jak to zrobić, więc nakreśliłem im to przed pierwszym meczem, jak się pojawiłem, że właśnie do takich rzeczy jestem tutaj sprowadzony, że nie tylko pewność na boisku, którą mogę im dać, żeby się ode mnie uczyli stricte zachowań piłkarskich, ale chcę być takim ich fajnym kumplem, z którym mogą pogadać, jeżeli tylko mają jakiekolwiek sprawy, wątpliwości. W tym pierwszym sezonie zdobyliśmy, myślę, że dużo punktów, ale sezon był strasznie dziwny, bo myślę, że takiego sezonu nie przeżyłem. Drużyny w rundzie rewanżowej, wiele drużyn z dołu tabeli wygrywało z potencjalnymi zespołami, którzy potencjalnie chcą awansować. Mnóstwo punktów zdobytych, do ostatniej kolejki również wielka niewiadoma, co to może być, ale
był to inny sezon niż ten ostatni, bo był to sezon, w którym tak naprawdę pierwszy sezon na szczeblu centralnym. Też nie wiedziałem do końca, jak z tymi chłopakami się właśnie będzie funkcjonowało na boisku i mimo, że gdzieś tam już pół roku się zagrało, te decydujące spotkania właśnie nie były jedną wielką niewiadomą. Drugi sezon bardzo rwany. Tak jak było powiedziane, mecz wygrany nie dawał nam kompletnie niczego, jeżeli tydzień później była porażka i walka do ostatniego spotkania, więc gdzieś tam to się powtarza, ale myślę, że trudniejszy, z większą ilością młodych zawodników, nie tylko tych, którzy są w pierwszym zespole, ale którzy są stricte z Akademii, z tej wronieckiej części Akademii Lecha Poznań. Trudniejszy, ale grany z większym wyrachowaniem i doświadczeniem niż ten pierwszy. I tutaj trzeba szukać kolejnych pozytywów, że tak jak pokazał ostatni mecz, który bardzo decydował o tym, czy się utrzymamy, czy nie. Duże obciążenie dla tych chłopaków, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że wygrywając zostajemy i nie chcieliśmy się oglądać na przeciwników. Wiedzieliśmy, na jaki teren jedziemy, o co gra przeciwnik. Więc to wszystko kierowało się ku temu, że będzie to ciężkie spotkanie, ale z przebiegu tego, już nie mówię, że zakończone fajnym zwycięstwem, które dało utrzymanie, ale przebieg tego meczu pokazał, że świadomość tej drużyny, a tej drużyny, która grała w pierwszym zespole, zmieniła się bardzo, bardzo na tak. No pytał, dzwonił się, czy przychodzi, czy nie, jak tam jest. Ja mówię, no Sergiej, no to będziesz musiał walczyć, no co, no przecież kurczę, nikt ci za darmo nie da, no. I tak też było. Na pewno Sergiej nie jest anonimową osobą i tutaj w Poznaniu, jak i dla tych chłopców, bo jeden czy dwóch kolegów, którymi dzieliłem tą szatnię, jeszcze całkiem niedawno pokazało mi filmik przed pamiętnym meczem z Juventusem, który ci chłopcy, z którymi dzieliłem szatnię, będąc mniejszymi chłopczykami, wyprowadzali drużynę Juventusu na boisko, więc Jel pokazywał mi ten filmik, zobacz, byliśmy razem już tam na boisko, więc troszkę śmiesznie, ale na pewno Sergiej jest osobą, do której czują respekt, bo myślę, że to również może być, ale wiedzą, że jest to osoba, na którą mogą liczyć nie tylko na boisko, ale też poza nim. Wiecie, co ciężko jest, podpisując protokół jako kapitan, tam oprócz numerku, z którym gra zawodnik, nazwiska, zawsze jest data urodzenia. No i moja data urodzenia to jest 84. A chłopaki, z którymi gram, zdarza się być 04. Więc myślę, że to również miało znaczenie. Oczywiście ja się czuję na siłach, że jeszcze mógłbym rok pograć z tymi chłopakami, ale to jest jak najbardziej do zaakceptowania dla mnie. To jest przygoda, jedna się kończy, druga się zaczyna. A dla mnie najważniejsze w tym momencie jest to, że mam plan na siebie, że nie kończę, że tak powiem, z ręką w nocniku, co będzie, to będzie, tylko otoczyłem się też fajnymi ludźmi, jeżeli chodzi o przyjaciół, ale też nakreśliłem swoją drogę wcześniej i gdzieś po rozmowach ktoś zaproponował mi współpracę dalej w strukturach Lecha. Więc czy to by było teraz, czy za rok, bo wiadomo, że kiedyś trzeba skończyć, nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia. To, co mogłem dać, starałem się dać chłopakom, żeby czuli się mocniejsi. I teraz gdzieś przez te dwa lata też poznałem struktury działania Akademii. Poznałem trenerów wszystkich grup młodzieżowych funkcjonujących we Wronkach, jak i tutaj w poznańskiej części Akademii, więc myślę, że to dla mnie jest na tym etapie fajne rozwiązanie. Znalazłem fajny cytat z 2017 roku, czyli wcale nie taki stary. Przeczytam dokładnie.
Trenerkę wykluczam. Patrząc na naszą małpiernię w szatni, wiem, że nie dałbym rady w tym funkcjonować jako szkoleniowiec. To zbyt nerwowa praca. Kto to powiedział? To powiedziałeś ty. O kurde. Myślę, że to było z przekąsem, że małpiarnie, bo to chodziło pewnie o drużynę, która się stworzyła i małpiarnia, czyli ci ludzie, którzy tworzyli szatnie, bo szatnie piłkarskie są szatniami specyficznymi i miało to pewnie znaczenie takie, że po prostu mając takich ludzi do pracy, ciężko by było z nimi pracować, więc wcale bardziej w tym kontekście. Ale ja wiadomo, że ja kurs trenerski skończyłem już jakiś czas temu i gdzieś tam już wcześniej, czy tutaj prezesi powiedzieli, że bardzo by chcieli, żeby gdzieś tam wrócić do Lecha, jeżeli będzie taka możliwość. Ja nie ukrywam, że gdzieś tam z tyłu głowy również taką myśl miałem. No i nadarzyła się taka sytuacja, idąc na kurs, gdzieś tam też myślałem, że może ona się kiedyś wydarzy. No i gdzieś tam się udało. Nasze losy znowu się zbiegły na boiskach drugoligowych. Zobaczymy teraz, jak będzie dalej. No najważniejsze, że na tym etapie rozwoju, tak jak było piłka, początek tworzenia czegoś wielkiego, czyli gdzieś tam wiadomo, że Amika dała mi dużo, ale te największe sukcesy były tu w Poznaniu i ta największa piłka i granie pod presją i o jakiś tam sukces. To były tu w Poznaniu i gdzieś tam ta praca od podstaw powstała tutaj z moją osobą właśnie w Poznaniu i fajnie, że trenersko gdzieś to też się tutaj zaczyna, za czym ja oczywiście jak życie pokażę, gdzie tam, bo wiadomo, losy trenerskie są różne. Ja jestem trenerem początkującym od grup młodzieżowej i na ten moment chcę pokazywać i przekazywać chłopakom moje doświadczenie piłkarskie stricte chłopcom młodszym na treningach. Podczas właśnie sesji we Wronkach.